Witam Państwa. Dzisiaj przedstawiam Wam moje ciasteczka. Miałam się ochotę zrobić, więc będę je piec. I tu przed włożeniem do piekarnika chciałam Państwu pokazać, jak to wygląda. Najpierw mam ciasto, zarobiłam. Drożdżowe to jest, wykrajam potem szklanką takie krążki. Krążek, potem w tym krążku kieliszkiem, prawda? Tu wykrajam, już tu nie chcę. Nie wiem, czy umiem lewą ręką, tak? No, wyszło co nieco. Już resztki. I to nakładam na drugi, właśnie na ten pierwszy krążek. I to właśnie w ten sposób wygląda. W środek pierwsza warstwa jest pierwszy krążek pełen. Potem kładę marmoladkę. I na wierzch tą aureolkę. Później włożyłam jeszcze tą czarną porzeczkę. Marmoladka zrobiona z pigwy, dyni i jabłek z wioski grzybowej, z Borów Tucholskich przywiozłam od córki. Także wszystko są naturalne nasze ogrodowe owoce. Jak i dynia również z naszego ogrodu. Co chciałam jeszcze powiedzieć? Należy później widelcem porobić dziurki, żeby te ciasteczka nie napuchły. Kiedyś tak zrobiłam i właśnie mi napuchły, bo zapomniałam podziurkować. Tu mam jeszcze marmoladkę, proszę, została. Czarna porzeczka. Przepis będzie pod filmikiem. Za moment też go wpiszę, albo w wolnej chwili. Tu mam jajko takie rozbełtane i tym jajeczkiem właśnie smarowałam sobie ciasteczka, bo one wtedy będą miały taki bardzo złoty kolor, gdy się upieką. Reszta będzie pod spodem opisana. Zalecam. Polecam i pieczcie. Jakby co, to też mogę komuś upiec, jeżeli mnie poprosi. Pozdrawiam serdecznie, lajkujcie, suba dajcie. I to wszystko.